Tak się tu przymierzałem, patrzyłem sobie Power Duck, tak elegancko wszystko wyglądało, ale nie załapałem się w ogóle. Strasznie szybko się rozeszło, to jakieś szczególne ma właściwości? Szczególne właściwości, szczególne opakowanko, szczególny gość, który reklamuje tego energetyka. No właśnie. Muszę przyznać, że tak przyglądając się medium społecznościowym, twoim profilom, to tak się zastanawiałem, no na razie Borys Mankowiński jest u szczytu swojej sportowej kariery, ale jak będzie powoli już zaczynał myśleć o tym, żeby się z niej gdzieś wycofać, to spokojnie biznesmenem mógłby zostać, bo nie spotkałem się chyba, żeby aż tak udanie to wyglądało u innych zawodników. To jest jakiś talent rzeczywiście? Coś w tym kierunku gdzieś faktycznie działasz? No dziękuję tobie bardzo za te miłe słowa. Zgadzam się z nimi. Ale co, no nie, chyba po prostu doceniam swoich sponsorów, nie są oni ze mną nie po to mnie wspierają, żeby nic z tego też nie mieli, to jest po pierwsze. Dlaczego ja to próbuję robić w miarę dobrze, właśnie w szczególności dla nich, bo i to nie tylko jeśli chodzi o promowanie tam danych produktów, bo to właśnie robię w dużej mierze, ale też w dużej mierze coś tam daję od siebie, po to, żeby tych ludzi przyciągnąć jeszcze do mnie i też tym fanom też nie dawać tylko reklamy, tylko też coś od siebie. I generalnie myślę, że wszystkie są strony zadowolone, bo i sponsorzy gdzieś tam mają swoje rzeczy, dochodzi to do ludzi i gdzieś tam ci fani mają też coś czysto ode mnie, także wydaje mi się, że wszystko jest jak najlepsze. Mało tego, prowadzę taki notatnik sobie, w którym sobie notuję ile razy, gdzie, co muszę wrzucić mniej więcej, o jakiej treści, także dlatego też jest to zróżnicowane, po prostu się przykładam do tego, mówiąc tylko krócej. Czyli jednym słowem mówiąc, dobrze trafiłem, biznesmen już taki, widzę sobie, nawet notuję mniej więcej, jak to ma wyglądać, ale jeśli chodzi o swoje YouTube'owe działania, też od razu do tego dojdźmy, troszkę kontrowersji wzbudziły, tam też miałeś swój własny pomysł, niekonwencjonalny, i to już z taką wielką aprobatą się nie spotkało. Chodzi o Patronite'a. Tak. No tak, no wiadomo, ja to w momencie, kiedy tam zakładałem, to wiedziałem, jak to będzie wyglądało i szczerze mówiąc, to dla mnie to był i nadal w sumie jest taki jak gdyby, nie wiem, sprawdzian po prostu tego, jak to właśnie ludzie odbierają, jak w ogóle mnie odbierają, jak to wszystko oni widzą. No tak jak powiedziałeś, dużo komentarzy, po prostu nawet patrzę na to, jak ludzie to odebrali, to generalnie mają mnie za naprawdę milionera. Tak po prawdzie i naprawdę tam typu, że jak mi odjeb coś tam, że nie mogę się wypchać sianem i tak dalej, i tak dalej. I generalnie to taki był test, żeby sobie też to zobaczyć, aczkolwiek no to są tam ludzie, którzy po prostu w zamian za coś tam też chcą mi coś tam pomóc i tak dalej. Nie ukrywam, jeżeli powiedzmy, ja skąd się w ogóle wziął ten pomysł, patrzę za to, że 10% ludzi, których mam na Facebooku, bo ich znam 130 tysięcy prawie, 10% ludzi płaciłoby mi złotówkę, co jest, nikogo by nie zabolało, to w tym momencie też mógłbym robić nawet więcej czegoś nawet dla nich zamiast, powiedzmy, nawet sponsorów, bo byłby to wtedy mój najlepszy zdecydowanie sponsor. Także taki sprawdzian, zobaczymy jak to przejdzie dalej. Można byłoby powiedzieć, że z jednej strony taki sprawdzian, a z drugiej strony dla tych ludzi właśnie jest ten pomysł, który pojawił się przy okazji najbliższej gali, w której będziesz występował. To zdecydowanie jest to taki pomysł, który myślę jest szczególnie dla fanów, no wręcz porywający, nie da się tego ukryć. Tu akurat bardzo dobre komentarze. Walka, no nie wiem, czy wpisująca się w niekonwencjonalny sposób twój postępowania, ale taka, której jeszcze w historii KSW nie było, to też chyba jakiś tam powód do satysfakcji, no i też jakiś tam powód do tego, żeby gdzieś jeszcze dodatkowo motywację jakąś zyskać. No tak, często właśnie jestem jakimś piłkarzem dziwnych sytuacji, znaczy dziwnych sytuacji, to może nie do końca dobrze powiedziane, ale chociażby na przykład to, że nie wiem, startowałem pierwszy raz, kiedy wprowadzili klatkę, startowałem pierwszy raz, kiedy gala była poza granicami kraju, pierwszy raz, kiedy bodajże Mariusz w ogóle wystąpił w KSW, no i teraz pierwszy raz też zrobimy coś takiego, także cieszy mnie to bardzo. Zapisujemy się w historii, tworzymy historię. Tworzycie historię, ale to tworzenie historii z dużym spokojem, ostatni występ Mameda, który był dość spektakularny, też przyjąłeś ze spokojem właśnie, twierdząc, że tylko dla ciebie jest to dodatkowe jeszcze podgrzanie atmosfery i dodatkowo jeszcze się nakręca, żeby do tej walki po prostu się dobrze przygotować. No tak, no wyjąłeś mi to z no przecież ludzie gdzieś tam mi piszą na przykład i co ty na to, i co ty na to. Ja się śmieję, bo gdyby przegrał, to wtedy mogliby mi pisać, co ty na to, no bo wtedy rzeczywiście byłaby lipa. Ale jak on wchodził i zdemolował swojego przeciwnika, no to dla mnie może być to tylko dobrze. No w tym momencie mogę się pokazać tylko z tej najlepszej strony i jeżeli pokażę się z najlepszej strony, to w tym momencie ludzie naprawdę gdzieś tam nie docenią. A tak jakby przegrał, to by wygadali na przykład, że o, ale przecież to emeryt, albo coś w tym stylu. Już nie mówiąc o tym, że Mamed pokazał jedną walkę źle, złą, jedną walkę dał złą, a i wszyscy tak zapomnieli o 30 paru, czy nawet więcej, walkach, których był fenomenalny, więc nie wiem, w ogóle skąd się to bierze, ale no dobrze, postawił kropkę na D, wygrywając właśnie 21 sekund i no
ja jestem zachwycony tą sytuacją. To powiedz mi jeszcze, jak do tej sytuacji, która tak się zachwyciła, będziesz teraz się przygotowywał, jakieś plany są, jakieś dodatkowe jeszcze niż te, które do tej pory, niekonwencjonalne jakieś plany, czy wszystko na ranie konwencjonalnie na razie do tej walki będzie przebiegało? Znaczy, no mamy, jest nietypowym zawodnikiem i też nietypowo trzeba się też pod niego przygotować, także te przygotowania, powiedzmy, że ogólny plan, zarys jest podobny, aczkolwiek niektóre działania trzeba podjąć troszeczkę inne. Dobrze, nie będziemy więcej zdradzać, rozumiem. To teraz powiedz mi jeszcze tak już na koniec zupełnie. To jest taka walka, jak sam powiedziałeś, no zupełnie inna, takiej walki jeszcze nie było. Czego ty po nim oczekujesz? Oczywiście poza tym, że chciałbyś tę walkę wygrać. Coś jeszcze dodatkowego jeszcze ta walka? Czy chciałbyś, żeby była, nie wiem, początkiem tego typu gdzieś jakiejś rywalizacji? Tak zachęcić innych, żeby też próbowali? Ja nie mówię, żeby Kornika z Pudzianem od razu zestawiać, ale czy to może być jakiś też punkt wyjścia? Jak się sprawdzi? Nie, nie myślałem o tym w tym kierunku. Mało tego, to nie jest też takie nieprzemyślane, bo po prostu wiem, że Mamed na co dzień też nie waży, powiedzmy, tam 105 kilo, jak ludzie potrafią, którzy chodzą na 84 kilo. Tylko wiem, że po prostu ta nasza kategoria rzeczywiście może być bardzo zbliżona, szczególnie, że nawet Mamed gdzieś tam sam właśnie powiedział w wywiadzie, że być może nawet mógłby zejść do 77, no to tym bardziej. To po prostu dla mnie to jest taka typowa, realna walka i realnie mogę podjąć rękawice. Nie jest to właśnie tak, jak powiedziałem, gość, który waży na przykład 100 kilo, tam 110 na co dzień i w tym momencie już byłby ten problem. Ale tak, to tylko walka z stylu, techniki, doświadczenia. Także dla mnie to już to sportowe wyzwanie, sportowa przygoda największa, jaką mogę przeżyć, myślę, w KSW. Także jeżeli by tego nie zrobił, no to bym na pewno żałował. No to życzymy, żeby to rzeczywiście była taka walka, która jeszcze przejdzie do historii, już nie tylko dlatego, że oczywiście jest historyczną samą w sobie, ale że jeszcze dostarczy takich emocji. Fenomenalna i mamy po raz pierwszy przegrał w KSW. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.